Siemanko, witam was z Wykopków. My tutaj jesteśmy z Mateuszem ponownie, po dłuższej przerwie. No i dobra, idę do niego, bo mnie woła. Coś ma, coś ciekawego, mówisz, jakąś łuskę z pierwszej wojny. Zaraz nam opowie na pewno. I już go widzimy. No zobaczcie, jak tu pięknie. Nie licząc Mateusza. No, co tam wziąłeś? Znalazłem łuskę. Rottweilenpullen Fabrik. Köln. Oczywiście z Kolonii. Oczywiście jesteśmy w Nordrhein-Westfalen, czyli to jest dosyć popularne tutaj znalezisko, ale chciałem wam pokazać. To jest z pierwszej wojny światowej? Tak. Pokaż, ja sobie sfokusuję tutaj. Wow, a takiego czegoś to jeszcze powiem ci nie znalazłem. Gubię fokusa. O, teraz dobrze widać. 12-12. Nice. Oddaję. No i dobra. Co? Lecimy dalej. Okres pierwsza wojna, druga wojna. Dobra. Mateusz cały czas tam kopie. Kawałek dalej. Ja tutaj wam teraz pokażę, bo no coś dziwnego wykopałem, nie wiem co to jest. Ale fajne. Fokus. Taka jakby... Takie zamknięcie. Tu jest napisane Naturelle. A tutaj numer 4711. I dzwoneczek na końcu. Nie mam pojęcia, od czego to mogło być. Jak ktoś z was wie, to napiszcie w komentarzu. Taka ciekawostka. Dobra, idę do Mateusza. Mówi, że chyba ma sreberko jakieś. Malutkie. Kurde. Pokaż. Tak jak mówiliśmy. Czekaj. Bo coś mi tutaj nie tak jest. Jest trochę zarośnięta patyną. Właśnie mam taką na... Może to nie patyna, ale taka... No nalot. Nalot. Do wyczyszczenia. Ale jest to do wyczyszczenia także. Jest napis w otoku. I tak po wielkości. To pewnie będzie jedna druga silber groszen. Nie? A jak? Wrzucimy później zdjęcia po czyszczeniu. Tak. Na razie. Łuskę znalazłem, patrzcie. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. I z jakiego to okresu, nie wiem. Ale fajnie. Ciekawostka. Lecimy dalej w takim razie. Patrzcie, jaki czad. Tego to się nie spodziewałem. W jednym dołku znalazłem dwa srebrne krzyże. Ale powyginane, fest. Spróbuję to sfokusować. Ja pierdzielę. Srebro. Masakra. Nieźle. Mega fajnie. Prawdopodobnie srebrny guzik mi się trafił. Leżał sobie na wierzchu, już go leciutko obczyściłem. Już wam pokazuję. To jest typowa patyna taka na srebrze. Tu chyba jakaś punca. Nie wiem.
No tak to wygląda. Mam dołek wykopany i zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, mam. O kurde. Jaka zajebista klamerka. Ale stara. Pewnie średniowieczna. Tak to mi wygląda od pasa. Ja pierdzielę, ale zarąbista. Nieregularne, fajne kształty ma. Wow. No, to jest to. Coś pięknego.